żeby było mnie widać tu i tu. I klaps. Dzień dobry. Witamy na czerwcowym wydaniu seansu psychologicznego w kinie Bodo. Agata Wilska, Robert Milczarek, a z nami są Paweł Dróżek, psycholog sportu i Piotr Kuklis, dwukrotny reprezentant Polski w piłce nożnej i były piłkarz m.in. łódzkiego Widzewa. Na liście jest co najmniej jeszcze kilka klubów, ale nie sprawdzaj mnie, Piotrek, z pamięci, bo jestem tak podekscytowany faktem, że panowie jesteście z nami. Właśnie. Bydgoszcz. Było tego trochę i jest w związku z tym o czym poopowiadać, ponieważ spotykamy się dzisiaj w mundialowym anturażu. Za 2 godziny mecz Polska-Kolumbia. My oglądaliśmy wspólnie film Poszukując Erika, gdzie główną rolę gra Erik Cantona, między innymi legenda francuskiej piłki nożnej i Manchesteru United. I tak pomyśleliśmy sobie wspólnie, przygotowując seans psychologiczny dla Was w czerwcu, że skoro piłka można rządzi w czerwcu, to poszukajmy również filmu, który łączy psychologię, film i piłkę nożną i sport w wydaniu właśnie kinowym. Obejrzeliśmy film i zanim tutaj Panów obecność w dobrym tego słowa znaczeniu wykorzystamy, to chcemy również Państwa, widzów kina Bodo, zapytać i zachęcić do wspólnej dyskusji. Przypominamy, że zawsze po dyskusji dzielimy się książką. Dzisiaj jest to książka klasyka Wojna futbolowa autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego, więc też pozycja w temacie. No i chcąc oddać Wam głos, jak się podobał film Poszukując Erika, Kedalocza? Albo komu się podobał, będzie łatwiej. Ręka do góry, komu się podobał? Dla mnie jest zbyt bajkowy. Okej, okay, to mamy wynik piłkarski, metaforyką piłkarską mamy 4-1 na rzecz tych osób, którym się podobał. Podyskutujemy jeszcze właśnie o tym, co oznacza, że zbyt bajkowy. A co się, zaczniemy od tych Państwa, którym się podobało, zanim wrócimy do bajki, co się podobało w tym filmie, co wywołało Wasze emocje z perspektywy widzów? Jeżeli mogę coś powiedzieć, to... Zapraszamy. To znaczy tak, początek tego filmu i główny bohater jest taki, właściwie tak do samego początku jego życiorysu nie znamy. Mm-hmm. Taka jest jakby niedorajda, nie może sobie poradzić w życiu, chociaż się stara, w sumie koniec jest no, szczęśliwy. I jego te przegrane dzieci zrozumiały, że ojciec im chce pomóc, także wszystko tak jak tutaj powiedziałaś, tak bajkowo, ale w sumie dobrze się skończyło. Początek taki był. Dużo osób się znajduje w takiej sytuacji, a jednak są osoby, które potrafią tak jakby się obudzić z tego, nie wiem, letargu, czy jak to nazwać, nie bardzo wiem. Mhm. Ale no i ten koniec, dobry taki właściwie, szczęśliwy. Czyli widzimy się tak podobało, żeby jednak dobrze się skończyło. Czyli tak naprawdę widzimy bohatera w kryzysie, prawda? Jakiejś bardzo kryzysowej sytuacji. Mhm. Osobiście mu nie idzie zawodowo, jest w jakiejś takiej nieprzepracowanej żałobie, tak? Mhm. A on jednak potrafił, znaczy on się zaczął starać, nie wiem, czy to może przez Cantonę właśnie, czy przez te jego takie wizje jak gdyby, jednak zaczął rozumieć i no, w sumie to wszystko się, że tak powiem, wróciło i dobrze skończyło. No takie zawodowe zakończenia są fajne. To no, też taka rola wartościowego filmu, żeby był pokrzypiający i żeby w pewnej może bajce, może metaforze znaleźć jakieś wątki trochę też dla siebie, tak, zupełnie życiowo, gdzieś czerpiąc z tych historii, które widzimy na ekranie. Jakąś nadzieję. Jakąś nadzieję, tak, żeby dawać sobie też dzięki tym bohaterom historii jakąś nadzieję. Kto z Państwa chce się jeszcze podzielić? Proszę bardzo. O grupie, tak, że... Bo obojętnie, czy to były fragmenty o rodzinie, czy to były bardziej takie, ta końcówka zwłaszcza, że kibice tak jakby i że jest taki duch, tak? Że nie jest to grupa jednostek, tylko oni są tak jakby jednością, tak? Mm-hmm. I to samo jest w rodzinie, tak? Że oni najpierw byli grupą jednostek i nikt o siebie nie dbał za bardzo, nie zwracał uwagi, a potem jak się okazało, jak się ta broń znalazła i tak dalej, to jakoś wszyscy tak ze sobą zaczęli współgrać i na końcu też, tak? Jak wszyscy ci kibice pomogli temu przybranemu synowi Erika. I to było takie fajne, bo czasami
jest grupa, a tak naprawdę nie ma tego ducha grupy i nie ma czegoś takiego, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jest po prostu zbiór jednostek i każdy robi to, co mu się podoba, tak? Tak samo jest właśnie, znaczy no ja nie wiem, ale tak mi się wydaje, że tak samo jest właśnie w różnych klubach, drużynach sportowych, że właśnie czasami widać, że jest grupa, że oni ze sobą współgrają, pomimo że w życiu prywatnym to jest po prostu zbiór jednostek, tak? Oni mogą się nie lubić, ale na boisku czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie sportowej są razem, bo w jakimś celu, tak, to robią, a nie dla siebie, nie dla jakichś swoich korzyści jako dla mnie jednej osoby, tak? Tylko dla grupy, tak? Nie wiem, dla Polski czy dla drużyny, tak jak w piłce nożnej są różne kluby. Z tego co pani mówi, słyszę taki wątek, że grupa to, że zespół to nie to samo, co zbiór jednostek, tak? Że jest coś więcej, że jest cel, że jest jakaś wspólnota, jest więź, która to cementuje i że jednocześnie możemy znaleźć jakąś analogię, symbolikę pokazującą, jak istotne jest to w rodzinie, którą widzimy w filmie i pewnie w życiu. No i jak osoba Erika Cantony, tworzenie społeczności wokół kibicowania klubowi sportowemu, w tym przypadku Manchester United, może wytworzyć taką społeczność i taką wspólnotę. Wiesz, myślę, taka potrzeba przynależności, prawda? Właśnie bycia w takiej grupie, przynależenie do takiej grupy. No i myślę, że tutaj w ogóle już pani trochę tak nawiązała w ogóle do takiej odpowiedzi, dlaczego jednym być może zespołom w ogóle, i już tak na boisku mówię, nie idzie, a jakim nie idzie, że no ale to pewnie będziemy za chwilę pytać. Tak, teraz będziemy te wątki wyciągać i układać. Na razie tak. Zapraszamy jeszcze do podzielenia się swoimi emocjami, refleksjami z filmu. Że mamy kwestię kryzysu i że w życiu te kryzysy też się zdarzają i dobrze być pokrzepioną nadzieją i że można. I są jakieś czynniki, zresztą o nich też będziemy mówić, które dają możliwość przejścia przez takie głębokie doświadczenia życiowe. Jak na przykład grupa. Jak na przykład czynnik wsparcia, wspólny cel. Grupa, że to, co różnicuje zespół od grupy, no to jest ta więź i cel pomiędzy jej członkami. A jakie jeszcze inne macie Państwo spostrzeżenia, którymi może chcecie się z nami podzielić? No fajne było to, że właściwie przemożenie kryzysu Erik, to znaczy listonosz, znalazł w sobie, no bo nie ukrywajmy, Cantony tam w ogóle nie było. Tak naprawdę rozmawianie ze sobą, jakieś sięganie w głąb i stwierdzenie, że właśnie jeździ się po rondzie 3000 razy, jest dopiero jakimś takim przełomem, że zaczynamy gdzieś tam gadać ze sobą, krótko mówiąc. Czasami myślę, że też potrzebujemy właśnie albo metafory, albo wiedzieć, jak ze sobą porozmawiać. Tam jest taka scena w tym filmie, jak on zadaje Cantonie pytania, tak? Kto cię kocha, kto o ciebie dba? I myślę, że być może takie wyobrażenie, na przykład, co by zrobił mój mistrz, tak? Co by zrobił mój mentor, co by powiedział mój mentor, jest poprzez metaforę takim gadaniem ze sobą, które potem można przekuć w jakieś odpowiedzi, działanie, nie? Tak sobie myślę. No tak naprawdę ruch do przodu to możemy tylko my wykonać. Czy też szukanie takiej sprawczości w sobie, w tych trudnych momentach. Tak, a kiedy już naprawdę nie widzimy żadnej drogi, to musimy jakoś oprzeć się na przyjaciołach. Na jakichś źródłach, tak, w tym przypadku jak w przyjaciołach, jakichś źródłach mocy, tak, czynnikach wsparcia. Różnie to możemy nazwać, będziemy o tym jeszcze mówić. A ja tak chcę zaprosić również panią, tak żeby zbalansować te głosy. Film się podobał, bajka. Jak to z pani perspektywy? Znaczy, ja też nie chcę powiedzieć, że film mi się nie podobał, no to tak nie było. To nie był film, który gdzieś mnie skrzywdził, obrzydził i nie chciałabym do niego wrócić. Tylko kwestia tego, jak Erik pojawił się w życiu Erika, to nazywam bajkowym. To, że nagle się znajdują dwa autobusy ludzi, którzy są w stanie się dostać, tak stanąć za jednym z członków zespołu, też w pewien sposób wydaje się bajkowy, chociaż jak się nad tym zastanowię, to jeżeli ekipa jest zgrana, to trzeba jej po prostu cel tylko wyznaczyć i wtedy w to rzeczywiście łatwo wchodzą.
Także może nie jest tak, że film podobał mi się tak, jak nazywam się Cukinia na przykład, ale to krzywdy mi nie zrobił. Tutaj trzeba dodać, nazywam się Cukinia, to był jeden z filmów, który przy wcześniejszych edycjach seansu psychologicznego wspólnie oglądać. Okej, okay. A to też fajnie, bo odwołałaś Pani do tego wątku, że jednak jak jest to wsparcie, te dwa autobusy filmowe kolegów, to czasem bywa tak, że nawet jak ktoś to wsparcie ma, to nie widzi, że mógłby z niego skorzystać, tak? A tu się okazuje, że jednak społeczność, wspólnota, przyjaciele, to jest taki kapitał, w którym, jeżeli mamy to szczęście w życiu, je posiadać, to super, ale nie zawsze każdy jest w stanie z tego wsparcia skorzystać. Nawet tam jest taka scena, w której Daisy, czyli była żona, mówi do Erika. Lili. Ja tak jak Dolly Daisy, jak jeden z kolegów, który mylił imiona, ale to normalne. Że podziel się, tak? Podziel się tym, co niesiesz, tak? Tym, co dźwigasz. I właśnie też o to chodzi, że czasem ta siła odchodziła w nas, ale czasem, żeby łatwiej jest też funkcjonować, jeżeli korzysta się z tego wsparcia, którym się dysponuje. No to co? To kilka wątków nam się pojawiło. Temat filmu poruszający kwestie kryzysu i takich granicznych doświadczeń życiowych, które film jest pewną metaforą. Tutaj jest bohater listonosz Erik i piłkarz, być może mentor też Erik, więc taka analogia. Jest kwestia kryzysu, jest kwestia źródeł wsparcia, jest kwestia procesu, przez który się przechodzi. Jak to, panowie, wygląda w świecie sportu? No zadaj konkretniejsze pytanie. Że za ogólnie. To z perspektywy do którego wątku, Piotrek, z swojego punktu widzenia możesz się odnieść, tak? Może spróbujmy, że zadaj konkretne pytania. Okej, to pociągnę wątek kryzysu, tak? Kariera sportowca to momenty, że są wyniki, jest wysoka forma, ale z różnych powodów wyobrażam sobie, no może być ten dołek, w którym pojawia się kontuzja, w którym trener sadza na ławce, w grę wchodzą czynniki sportowe, pozasportowe. W zasadzie całe życie sportowca kręci się wokół mecz, trening, przygotowanie, roztrenowanie, obóz, życie jest poukładane. I no, co w sytuacji, w której jeden z tych czynników wypada i pojawia się ten problem, tak? Albo ileś wypada na Albo ileś wypada na lasy. Oczywiście możesz się podzielić, Rozumiem, wiem, o co ci chodzi. Masz takie doświadczenie, ewentualnie możesz się podzielić. Oczywiście, że mam. No właśnie. W moim przypadku bardzo dużą rolę w moich kryzysach odgrywała samotność. Zmieniałem często miasta, zanim się dostosowałem do konkretnego miasta. Zanim poznałem to miasto, zanim poznałem ludzi w klubie, zanim poznałem moich kolegów z drużyny, upływało trochę czasu. Wtedy jeszcze podróżowałem i grałem sam, nie miałem partnerki, nie miałem, teraz już mam żonę i szczęśliwy jestem w związku małżeńskim i mam dziecko. Natomiast wtedy jeszcze tak nie było i najcięższe były właśnie powroty do domu, do pustego domu i analiza, tak, wszystkich tych rzeczy, które można było zrobić lepiej, które można było poprawić. No i zasypianie i budzenie się w pustym domu. To tak, jeżeli chodzi o te kryzysy takie już mocne, to samotność. Jednak jeżeli jest się nowym w jakimś środowisku, to no, ciężko. Ludzie, którzy jeszcze mnie znają, to we wszystkich aspektach można, życia, jeżeli wchodzisz w pewne nowe środowisko, to zanim obdarzą cię zaufaniem, zanim obdarzą cię sympatią, zanim te wszystkie procesy międzyludzkie zaczną naprawdę funkcjonować, no to mija troszeczkę czasu. Też zależy to od charakteru człowieka, tak? Od otwartości, od takich rzeczy. No i ten czas jest bardzo trudny. To można podciągnąć pod takie kryzysy.
ciężkie chwile, bo no, trzeba się zmierzyć, trzeba codziennie w to nowe środowisko wchodzić i starać się jednak je poznawać i dawać się poznać. Mhm. Czy taki czynnik powodujący, że ten wynik sportowy, poziom w ogóle wykonania może być trudniej powtarzalny? Wiesz, mimo wszystko samotność, wchodzisz, czy... tak, wchodzisz w nowe środowisko i jednak musisz pokazać na boisku, że zasługujesz na granie i tak dalej, w treningach, w meczach. Natomiast no, sami wiecie na przykład, że czasem na pewno jesteście w jakichś tam sytuacjach, że jesteście gdzieś tam osamotnieni, albo no to nie pomaga. To nie pomaga. To po prostu jest później to już się robi tak, że się rozmawia właśnie sam ze sobą. Mhm. I po prostu nieraz sobie tłumaczyłem, że weź się w garść, zaraz będzie dobrze, bo nieraz były te, szczególnie wieczorami były te trudne chwile, bo też zależy od człowieka, tak? Bo może jedni lepiej, drudzy gorzej to przechodzą. Natomiast ja jestem bardzo rodzinną osobą i uwielbiam pełny dom, uwielbiam, że życie się w domu, dzieje, tak, coś się dzieje. No i to mi bardzo przeszkadzało. Czyli takie analogie, tak jak mówisz, życia sportowca do życia różnych innych rzemieślników, zawodowców w innych aspektach, to jednak dobrze się wychodzi do pracy i z niej wraca, jeśli w domu jest życie, w domu są bliscy, w domu jest wsparcie, zobaczcie, to ma wpływ na jakość. Przykład heroiczne działania są ludzi, którzy wyjeżdżają, samotnie wyjeżdżają do obcego kraju, w celach zarobkowych, w celach poprawienia bytu rodzinie. Wyrwanie to jest, tak? To jeszcze jest gorzej, bo ja jako zawodnik, no to jakiś tam kolegów prędzej czy później na swojej drodze spotkałem i z kimś tam mogę porozmawiać, zahaczyć o język, tak? Natomiast ludzie, którzy na przykład sami wyjeżdżają gdzieś w obce środowisko, no to jest duże wyzwanie i czapki z głów dla tych ludzi. To jak tak Paweł słuchasz o tym, o czym Piotr mówi, to jak to z twojej praktyki psychologa sportu wygląda właśnie, jeśli chodzi o pracę z zawodnikiem, który w takie kryzysy wpada? Jak twoje co ci mówią twoje doświadczenia? Też zawsze powtarzam zawodnikom, że kryzysy, upadki są częścią po prostu życia, czy to sportowego, czy takiego po prostu zwykłego życia, że nie ma sukcesu bez porażek. A często sportowcy myślą, dążą do perfekcji i trudno im się pogodzić, bo sport jest dziedziną życia, która jest poddawana co 3 dni, co tydzień ocenie. I to ocenie bardzo surowe i krytyczne. Mieliśmy ostatnio mecz polskiej reprezentacji z Senegalem i to, co rozmawialiśmy wcześniej jeszcze tutaj przed filmem, że z drużyną się powinno być na dobre i na złe. Ja sam byłem na tym meczu i ze spuszczoną głową wychodziłem ze stadionu i negatywnie się wypowiadałem na temat tego, co widziałem. Ale też warto pamiętać o tym, że kryzys, to chyba Kennedy powiedział, że w języku chińskim ma takie dwa znaczenia, że to jest z jednej strony szansa, a z drugiej strony zagrożenie. I uważam, że jest tak, ja lubię cytaty i metaforę, w ogóle dziękuję za zaproszenie, bo jest mi bardzo miło tutaj z wami się być i wymieniać się spostrzeżeniami, refleksjami. Ja mam taki, utarłem taki sobie cytat, pracując z zawodnikami, którzy przychodzą właśnie do mnie często w sytuacji kryzysu, który nie do końca uważam jest kryzysem, ale ja im zawsze mówię, że aby odnosić więcej porażek, musisz odnosić, aby odnosić więcej sukcesów, musisz odnosić więcej porażek, bo chodzi po prostu o to, żeby działać. Jest taki psycholog sportowy Bill Beswick, on pracował z Manchesterem United, świetna sprawa, i on doradził, wtedy jeszcze, nie, przepraszam, on pracował z Manchesterem United, ale pracował również z Alanem Shearerem, który był zawodnikiem nie Manchesteru, tylko Newcastle, i on doradził Alanowi Shearerowi po niewykorzystanej akcji, żeby zadał sobie właściwe pytanie, i tym pytaniem Alana Shearera było, jak strzelić kolejną bramkę, czyli po niewykorzystanym sytuacji szansie, nawet 100%. Po prostu tak jest w piłce nożnej, że ma się setkę i się tej sytuacji nie wykorzystuje. Trzeba jakby skupić się na tym, co przed nami, albo na chwili obecnej najlepiej, i zadać właściwe pytanie. Jak jest właściwe pytanie, co zrobić, żeby strzelić kolejną bramkę, to tak naprawdę interpretacja tego, co się wydarzyła, będzie pozytywna. Czyli to jest trochę taka odpowiedź właśnie
co warto robić w kryzysie, tak? Czyli że w kryzysie warto sobie zadawać też odpowiednie pytania, nie? To tak, my mamy taką tendencję, nie wiem, czy ty się Paweł z tym zgodzi, że zadajemy sobie takie pytania, które kompletnie nas nie popychają w przód, tak? Czyli dlaczego w ogóle się stało to, co się stało, ale w takim znaczeniu nie takiej analizy i wniosków, tylko dlaczego mi tak nie idzie, tak? Dlaczego znowu, a nie właśnie co mogę zrobić, żeby... To jest to, co mówiłeś, co powiedział... Właśnie, to jest super się z tym, to co mówi, wiąże. Słuchałem ostatnio takiego wywiadu z Jurgenem Kloppem, obecnie trenerem Liverpoolu przez lata, no też był to mentor, wychowawca w jakimś sensie sportowy, mentalny, trójki naszej polskiej w Borussii Dortmund. I on powiedział, że on dzieli zawodników na dwa rodzaje sytuacji trudne. Jak siedzi na ławce i przychodzi do niego jeden typ zawodnika i mówi: panie trenerze, a dlaczego ja nie gram? Tak? To on mówi, że to trzeba zmienić postawę, bo on ceni tych zawodników, którzy przychodzą, mówią: co mam zrobić, żebym zagrał w kolejnym meczu? Proszę mi powiedzieć, tak, trenerze, co mam zrobić, nad czym mam pracować? To jest zupełnie jak przejdziemy na drugą stronę góry właśnie, na ten drugi sposób zadawania pytania, to dopiero zaczynamy pracować. I to się bezpośrednio wpisuje też to, myślę sobie, o czym mówisz. Ale ja chcę jeszcze podrążyć, bo o tych kryzysach, jak obaj panowie patrzycie na życie sportowe z perspektywy zawodnika właśnie, zacząłeś mówić o samotności, z perspektywy fachowca, który na co dzień pracuje, to te czynniki kryzysowe poza samotnością, które być może są powtarzalne i one dotykają ludzi pomimo różnic charakterologicznych, pomimo różnych etapów wiek, dojrzałość kariery, co to najczęściej jest? To, co wywołuje kryzysy, a zatem drugie mi się pytanie, jakie są takie dobre czynniki sukcesu, żeby sobie z tym radzić? Wsparcie, tak, listy, to o tym powiedziałeś, Piotr, przed chwilą. Z perspektywy zawodnika, z perspektywy psychologa sportu. Ja też zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że jestem psychologiem sportowym. Psycholog w Polsce kojarzy się cały czas z pracą, wtedy kiedy jest właśnie źle. A ja zawsze powtarzam na pierwszej sesji każdemu zawodnikowi, zawodnicy, z którą się spotykam, że praca ze mną polega na rozwijaniu pewnych kompetencji, czyli poprzez pracę można się przygotować do tego, żeby lepiej znosić kryzysy, lepiej z nich wychodzić, bo kryzys jest niezłączną częścią naszego życia, ale jeżeli wcześniej zaczniemy pracę nad sposobem myślenia, własnym sposobem myślenia, to tak naprawdę w sytuacji kryzysu lepiej sobie poradzimy. Miałem często obawę przed tym, że przechodzą do mnie zawodnicy, dzwonią do mnie rodzice i się pytają, czy 9-10-letnie dziecko to nie jest czy to jest dobry wiek, żeby zacząć. I powiem wam, że dla mnie do niedawna trudniej było pracować z tak małymi dziećmi, 9-10-letnimi, niż z osobami dorosłymi, ale mam kilka wspaniałych teraz sportowców, dziewczynek i chłopców właśnie w takim wieku i widzę, jak umysł jest wtedy otwarty na to, co ja im przekazuję. Ktoś, kto jest dorosły, doświadczył wielu rzeczy, ma pewne nastawienia, przekonania bardzo silne, które trudniej się zmienia niż pojedyncze myśli, trudniej przyswaja pewną wiedzę niż 9-letnie, 8-letnie dziecko, które jeszcze nie doświadczyło wielu takich złych rzeczy, nie ma wyobrażenia na temat tego, jakimi prawami się ten świat rządzi. I kształtowanie sposobu myślenia takiego młodego dziecka, uważam, czyli trening mentalny, tym, co im się zajmuje na co dzień, jest taką odpowiedzią, jak sobie później lepiej radzić w kryzysach, bo oczywiście praca z Eric Cantona jest takim psychoterapeutą, mam wrażenie, tego Erika. To jest tak naprawdę, że na efekty takiej współpracy trzeba poczekać. To nie jest tak, że jedna sesja i to zmieni w ogóle sposób myślenia takiego młodego człowieka, ale bo ja zawsze mówię, ja pracuję nad swoim sposobem myślenia od 15 lat, tak bardzo metodycznie. I żeby zmienić pewne rzeczy, to trzeba wejść na taki czwarty poziom uczenia się, taką nieświadomą kompetencję, czyli myślimy w taki sposób już naturalnie, a nie jest to nowe. I to też właśnie polega na tym, wrócę do filmu, do tego, co tutaj było bardzo ważny wątek powiedziany przez Erika Cantona, co jest chyba dla wszystkich nas oczywiste, że w drużynie musi być zaufanie. I to jest tak, że jak pracuję z zawodnikiem, to jeżeli ktoś nie ufa tym wskazówkom, jest sceptycznie nastawiony do tego, to tego efektu po prostu nie będzie, czyli trzeba uwierzyć w pewne rzeczy. Oczywiście jedne techniki, metody lepiej działają na jedne osoby, na inne gorzej, ale ważne jest to, żeby w ogóle być otwartym na inny sposób myślenia. Patrzeć na szerszej perspektywy, bo ta scena właśnie z pubu, jak on mówi, weź swoich przyjaciół i powiedz im o swojej trudnej sytuacji. I zobaczenie punktu widzenia
wymiana w ogóle, wymiana spostrzeżeń sprawia, że my nagle widzimy, że jest więcej rozwiązań. Znowu Eric Cantona, świetny film dla mnie w ogóle. Mówi, że tam jest zawsze wiele opcji rozwiązania pewnych problemów. A my mamy jedne swoje opcje, jedną, drugą, trzecią, ale jak porozmawiamy ze sobą na temat sytuacji, która gdzieś na przykład nie trafi, to okaże się, że zupełnie z innej perspektywy odpowiedź i rozwiązanie jest bardzo proste, a samemu może byśmy na to nigdy nie wpadli. Nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie, tylko po prostu, że mamy zupełnie, że każdy z nas kieruje się jakimiś swoimi przekonaniami i spojrzenie na to ze świeżej strony od kogoś innego może być bardzo pomocne. Okej, okay, ja też tutaj... Proszę, tak, tak, proszę. Pytajcie, pytajcie. Super, ale zapraszam, odchodź. Ja mam takie pytanie, czy Pana w praktyce pracy psychologa sportowego, czy to jest tak, że sportowcy sami się indywidualnie zgłaszają, czy to jest tak, że na przykład klub zatrudnia sobie psychologa sportowego i w związku z tym zawodnicy są obligatoryjnie wysyłani do psychologa? Czyli to jest różnie pewnie w różnych... Nie mogę tak jednoznacznie odpowiedzieć. Moja praktyka polega na tym, że do mnie się osoby zgłaszają indywidualnie. Najczęściej pracuję indywidualnie, czyli pojedynczo z zawodnikiem, zawodniczką sesję. Oczywiście też prowadzę sesje grupowe. Prowadziłem jakieś takie krótkotrwałe współprace z klubami, ale wysyłanie zawodnika na siłę i mówienie mu, że on musi pracować z psychologiem sportowym, z założenia jest złe. Ja uważam po prostu, że trener mentalny, który wchodzi do klubu, powinien wprowadzić wszystkich zawodników, czyli mieć szansę spotkać się ze wszystkimi i pogadać indywidualnie również z każdym i po takiej jednej sesji indywidualnej i po jednej sesji na przykład czy dwóch sesjach grupowych, jak zawodnicy zobaczą, na czym polega ten warsztat konkretnej osoby, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że każdy psycholog sportowy pracuje zupełnie inaczej i ktoś może mieć jakieś doświadczenia i stwierdzić, nie, ja już pracowałem z psychologiem czy z panią psycholog i to nie jest dla mnie, ale trzeba też mieć świadomość tego, że nie wiem, ktoś na przykład lubi czerwony barszcz i zje gdzieś czerwony barszcz, gdzie nie będzie mu zupełnie smakował, ale to też będzie czerwony barszcz. Czyli praca jest bardzo indywidualna i tak naprawdę ja nie wiem, jak pracują inni psychologowie. Ja się wszystkiego tak naprawdę uczyłem sam, również z takich spotkań, z książek i z własnego doświadczenia, więc ciężko mi w ogóle powiedzieć, jak wygląda praca innych trenerów mentalnych w sporcie. Ale to jest jakiś trener kształcący, czy na obu sportowych, pan mówi, że uczy się pan sam, więc... Ja skończyłem 5-letnie studia w Instytucie Psychologii w Łodzi i podyplomowe studia z psychologii sportu na WF-ie w Warszawie. Aha, czyli... Ale tak bym chciała podrążyć właśnie, ale czyli w jakich tym momentach, w jakich sytuacjach ty się możesz przydać właśnie zawodnikom? Tutaj jakby to jest dobre pytanie, w sensie każda drużyna, każdy zawodnik w przeciągu roku, czyli w przeciągu pełnego sezonu styknie się z kryzysem. Czyli ja uważam, że jeżeli drużyna się do mnie zgłasza, w momencie kryzysu, to na pewno podejmę współpracę, bo przecież to jest moja praca i również źródło utrzymania. Ale lepiej po prostu wytrenować sposób myślenia niż już wcześniej. Czyli tak naprawdę idealnie byłoby, gdyby świadomość osób zarządzających klubem, czy to trenera, czy to prezesa, czy to samych zawodników, którzy również mogą dać bodziec, słuchajcie, trenerze, może byśmy mogli poprosić kogoś, kto by nas mógł wzmocnić, czy popracować z nami mentalnie. Idealnie byłoby po prostu, gdyby była taka świadomość. Wiem, że nie ma, bo 8 lat pracuję na rynku i tak naprawdę nigdy żaden klub nie zadzwonił do mnie. To jest jakby paradoks, słuchajcie. A widać na przykład po meczu Polski z Senegalem, że uważam, że z jednym z elementów, który nie zagrał, była mimo wszystko mentalność. Nie można zwalać wszystkiego zawsze na głowę. Ale ja się też uśmiecham, bo motoryka również była bardzo słaba, ale ta motoryka również wynika gdzieś z głowy. Po prostu ważne, żeby mieć świadomość, że lepiej zawczasu się przygotować. Czyli profilaktyka tak naprawdę. Powinna być profilaktyka. Powinniśmy uczyć, że wszystko zaczyna się w głowie. Nie mówię to jako trener mentalny, tylko naprawdę każda zmiana w życiu moim i waszym zaczyna się od zmiany w sposobie myślenia. Dopiero jak jest zmiana myślenia, to dopiero jest zmiana działania. A Piotrze, też uruchomiłeś się, jak właśnie powiedziałeś o tym systemowym, że nie ma, to z Twoich doświadczeń jako zawodnika i chciałeś... Tak, jeszcze chcę Pani pogłębić, tak? To przepraszam. Pani też. I Pani. Tak. Okej, okay, to Państwo, proszę bardzo. Proszę. Wspomniał Pan o spotkaniach z dziećmi, ja jestem właśnie ciekawa, na ile to jest już powszechne, jest świadomość, że dobrze, żeby dziecko też miało
jakiś dostęp do psychologa sportu, bo ja miałam akurat to szczęście, że mój trener tak intuicyjnie mówił, jedź dziewczyno i baw się tym i rób to samo co na treningach, nic więcej, natomiast spotkałam dziewczynę, która mówi, że przez to, że miała cały czas tłuczona w głowę, że więcej, mocniej, lepiej, teraz mam problem z nadmierną ambicją. Stąd moje pytanie, czy to jest już popularne, żeby gdzieś rzeczywiście zwracać na to, że no sport dzieci, młodzież to jest coś innego jednak niż nieprofesjonalne. No tak. Dobrze się dzieje, że w telewizji w szeroko pojętych mediach słowo mentalność w sporcie i psychika bardzo jest teraz powszechne. Czyli jakby łączy się to, że w sporcie bez wytrenowania głowy trudno się, trudno. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe wejść na szczyt. Jest taki cytat jednego z pedagogów, nie przypomnę sobie nazwiska, że samo ćwiczenie ciała to tresura tak naprawdę, że należy ćwiczyć ten aspekt mentalny. I tak to powiedziałem, pracując z dziećmi, widzę, że łatwiej nauczyć sposobu myślenia te dzieci w takim młodym wieku niż w późniejszym. No jak tutaj, tak jak tutaj pani powiedziała, że szybciej, znaczy mocniej ćwiczy i tak dalej. We wszystkim należy znaleźć balans i w mojej opinii w tym sporcie najmłodszych, jeżeli trenerzy, którzy, nie chcę generalizować, bo nie znam wszystkich przecież szkoleń, ale częścią grupy trenerów się spotkałem. Jeżeli trenerzy nie mają kompetencji psychologicznych, to kto ma w takim razie te dzieci nauczyć sposobu myślenia, podejścia do rywalizacji, podejścia do wartości? Tak naprawdę sport ma bawić oczywiście, sport ma cieszyć, ale w sporcie przecież ten wynik jest ważny. Ważne, żeby tak prowadzić dziecko, żeby wiedziało, że poza wynikiem są rzeczy bardziej ważne. Przyjemność z samego uprawiania sportu, tak? To jest najważniejsze dla dzieci, żeby oni poprzez zabawę, poprzez czerpanie przyjemności z tego pogłębiały swoje umiejętności. I to jest najważniejsze. I ja tu się też odniosę do twojej wypowiedzi, bo i odpowiem troszeczkę na pani pytanie. Jeżeli chodzi o samą wiedzę rodziców na ten temat, to tak, to już nie jest tabu. Że psycholog to już nie jest ktoś zły i czasem dobry rodzic, który dobrze obserwuje swoje dziecko, który zauważy pewne problemy, na przykład wycofanie się w grupie, tak, swojego dziecka, może i jak najbardziej kieruje swoje dziecko do specjalisty, który mu pomoże. Nie ojciec jako rodzic, na przykład mama, tylko już obcy człowiek, to już jest zupełnie inna. Dziecko zupełnie inaczej reaguje na tą wiedzę, na tą pracę z nim, którą psycholog zaproponuje. I też się odniosę do tego, że trener, edukacja trenerska, bo też jestem teraz trenerem i wiem jak ważne, i też z własnego doświadczenia wiem jak ważna jest osoba trenera w każdym wieku i w każdej drużynie. Bo szczególnie dla dzieci, to jest trener jest zaraz po Bogu. On ma często większy autorytet niż sami rodzice. Bo rodzice są na co dzień, bo rodzice gonią do pracy, gardzą często albo nagradzają i to jest taka bardziej przyjacielska relacja. Natomiast trener to jest taki bat trochę, tak, na te wszystkie złe zachowania, ale i dużo, dużo lepiej się dziecko czuje po ewentualnej pochwale, nagrodzie od trenera, a od rodzica. Czyli wzmocnienie. O Jezus, bardzo duże, dużo większe niż rodziców, czyli nie przesadzam, że mówiąc, że zaraz po Bogu, czyli bardzo ważne jest wykształcenie tych trenerów, podejście tych trenerów i oczywiście też wykształcenie. Ja parę razy byłem też u Pawła na zajęciach grupowych, bo chciałem też się dowiedzieć, jak rozmawiać z grupą, jak przekazywać wiedzę, żeby ona miała lepszy efekt, tak? Żeby te moje wypowiedzi miały lepszy efekt
w późniejszym życiu. No właśnie o to miałam zapytać, właśnie, czy pracujesz z trenerami, no bo właśnie to jest też bardzo ważne, nie? Albo sobie mówisz, jak rozmawiać, ale też sobie wyobrażam, jak rozpoznawać te dzieciaki na przykład, tak? No bo też sobie myślę, że ten taki zindywidualizowany też, zindywidualizowane podejście, nie? Że myślę sobie, że jednemu dziecku potrzebna jest taka informacja, baw się, a być może drugiemu tak, coś innego, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, jeżeli mogę, bo to jest bardzo ważne, że nie można traktować dzieci jak nierozumne istoty. One często są lepszymi obserwatorami niż ludzie dorośli i trzeba do nich podejść jak równy z równym i wiedzieć, że każde twoje słowo jest bardzo ważne i każde twoje słowo musi być dotrzymane. Mhm. I to jest bardzo ważne w wychowaniu dzieci, tak? Bycie sprawiedliwym, co późniejszym profesjonalnej piłce się zaciera. Mhm. Jakby tylko dodam do tego wątku, trafił do mnie 3 miesiące temu zawodnik, młody nastolatek. Może pominę dyscyplinę, ma to mniejszego znaczenia, który był w okresie kryzysu. Od 9 miesięcy trafienia do mnie nie wygrał żadnego meczu. Z różnych powodów. I teraz to, co powiedział Piotrek, trener jest po Bogu autorytetem. I trener musi pamiętać, że pracując z dzieckiem jest pedagogiem również, nie jest tylko trenerem. I trener tego zawodnika podopiecznego witał po każdym turnieju przegranym, kiedy on wchodził na miejsce treningu, przy innych dzieciach, przy rodzicach, przyszedł nas przegrany. To jest, słuchajcie, tak stygmatyzował go, tak? To jest straszne. Ten chłopiec u mnie wpadł w taką panikę, w taki szlok, on tracił oddech. To jest bardzo smutne, że ci ludzie, którzy są autorytetami tak naprawdę, taki człowiek uważam, powinien mieć zabronione, niezależnie od tego, czy kiedyś wykształcił jakiegoś dobrego zawodnika, czy nie, powinien mieć zabroniony zakaz pracy z młodymi ludźmi. Bo oczywiście każdy rodzic młodego piłkarza nie będzie, nawet jeżeli się do tego nie przyzna, chciałby, żeby zrobił karierę, jeżeli to jest napastnik jak Lewandowski, jeżeli jest to bramkarz jak Szczęsny i tak dalej, i tak dalej. Często jest myślenie tych rodziców i tych trenerów o tych pieniądzach. Co z tego będzie, jak będzie ta kariera zrobiona, a tak naprawdę jest świetna koncepcja węgierskiego psychologa, takiego Mihaly Csikszentmihalyi, koncepcja flow. I on mówi o tym, że stan flow, czyli stan, kiedy robimy coś naprawdę ekstra, optymalne doświadczenie, jest wtedy, kiedy robimy to, jest to czynność autentyczna, kiedy to robimy dla samego wykonywania tej czynności. A my w sport od najmłodszych dzieci, 6-7-latków, trenerzy mówią, musimy wygrać. Zabijamy ducha sportu tylko dlatego, że się skupiamy na wyniku i pewne federacje, angielska federacja, w którymś roku wprowadziła zakaz jakiejkolwiek publikacji do, przykładowo, nie wiem, bo to dawno temu czytamy, do 11 roku życia, zakaz jakiejkolwiek publikacji na stronach tych wszystkich związkowych wyników, statystyk. Po czemu to ma służyć? Zawodnicy, ja zawsze pytam się zawodnika, jak on przegrał, to popełnił błąd w meczu. Powiedz mi, z tenisistą pracuje, ma ten tenisista 14 lat, powiedz mi, bo jak się coś nie udaje, to oni są smutni, frustrują się, a przecież grasz w tenisa, lubisz to? Lubię. No ale jak przegrywasz, to już nie lubisz gry w tenisa? No lubię, no to dlaczego się denerwujesz? No bo przegrywam, ale ja mówię, to jest element sportu. Ja zadaję mu zawsze pytanie, czy wiesz na przykład w wieku 15 lat, ile meczy wygrał Djokovic, Federer, w zależności od tego, kto jest jego autorytetem? Nie wie. Ja mówię mu, ciebie też nigdy o to nikt nie zapyta, czy wygrałeś ten, czy przegrałeś. Ważne jest właśnie tylko zaangażowanie. To, żeby robić coś najlepiej, jak się potrafi. Jest taki świetny cytat, który ostatnio wpadłem, robiąc taką prezentację, Oprah Winfrey, która powiedziała, jeżeli robisz coś w jednym momencie najlepiej, jak potrafisz, to zapewniasz sobie lepszą pozycję w następnym momencie. I to jest właśnie to, że każdy może tak naprawdę osiągnąć wielkie rezultaty w sporcie. Na przykład taki Harry King, który dzisiaj strzelił, nie wiem,
wyszedłem w pierwszej połowie dwie bramki albo trzy bramki. Hat-tricka. Tak, a no może później strzelił jeszcze więcej. To tak naprawdę jemu też powiedziano któregoś roku, jak był 12-latkiem, jego ukochany klub Liverpool powiedział, my ciebie nie chcemy. Czyli kryzys tak naprawdę może być tak naprawdę czynnikiem, który zmotywuje. I ważne jest wtedy to wsparcie. On pamiętam w wywiadzie takim, który czytałem, mówił, że szedłem sobie z tatą po ostatnim chyba wtedy treningu w tym Liverpoolu, czy w ogóle w swojej drużynie. Tata mówi, musimy Harry o czymś pogadać. No co tam tato, chcesz mi powiedzieć? Liverpool cię nie chce. Ale damy sobie z tym radę. Takie właśnie przekonanie, że jest kryzys, ale damy sobie z tym radę. Oczywiście lepiej bądź gorzej. Ważne jest takie poczucie skuteczności, że mam wsparcie w rodzicach, wsparcie w trenerze. I ja zawsze mówię swoim zawodnikom, że nie jesteś tak wartościowy, jakie masz wyniki. Jesteś z założenia wartościową osobą. Niezależnie czy wygrywasz, czy przegrywasz, twoja osoba jesteś wspaniałym człowiekiem. A wyniki są jakimś efektem tego, jak trenujesz, jak żyjesz. Ale to nie jest rzecz najważniejsza. Pytanie. Podobną sytuację miał Dennis Bergkamp, on był jeszcze młody. I wtedy miał jakąś sytuację i nie trafił. I wtedy wszyscy na nią tak psy strasznie wieszali. Wszyscy kibice, w gazetach coś tam było. Coś tam na płocie mu powiesili, czy coś takiego. No tak, grozili teraz rodzinie. Tak, to rodzinie właśnie grozili. I wtedy Ferguson mu coś tam powiedział, nie pamiętam już dokładnie co. Ale że coś tam, no że mu nie wyszło tak, ale że sobie z tym poradzi, że w drużynie nikt się od niego nie odwrócił i na następnym meczu tak pokazał, na co go stać i wtedy już nikt nie wieszał na nim słów, tak? Zobacz, bo ja pamiętam tą sytuację i wyszła ona trwała, ten kryzys, 3 lata. Bo to było, po mistrzostwach, gdzie szali karnego, a kibice znów go pokochali i to miłością bezgraniczną. Wtedy jak dał awans Anglii w meczu z Grecją, strzelając rzut wolny w ostatnich minutach, awans na mistrzostwa świata. No właśnie, ale ten okres to były 3 lata, czyli zobacz jaki charakter, tak? Jak długo, konsekwentnie swoje, tak. a tylko właśnie trener mu pomógł wtedy, bo powiedział, będzie moment, że odwrócisz bieg rzeki, tylko na niego bądź gotów. To jest super. I wtedy on wiedział, że przyjdzie ten moment, że będzie okazja do tego, żeby się zrehabilitować i zupełnie inaczej podchodził wtedy do treningów, bo Alex Ferguson, wtedy mu powiedział trener, żeby był gotów na ten moment. A ten moment przyszedł dopiero po 3 latach. To jest rodzaj takiego samospełniającego się proroctwa. Jeżeli trener mówi do zawodnika, będzie moment, w którym zmienisz oblicze angielskiej piłki i tak dalej, i piłkarz jakby ma tą perspektywę, że było złe, ale będzie też dobre, to jest takie właśnie nadawanie sensu swoim doświadczeniom bardzo ważne. I jeżeli mamy jakiś cel, okej, nie wyszło, ale każdemu może nie być po prostu. To nie jest tak, że trzeba też pamiętać o tym, że to przecież najlepsi sportowcy, kapitanowie, Roberto Baggio, David Beckham, oni często nie wykorzystywali tych karnych, ale to na nich zawsze spoczywa największa presja. Zinedine Zidane, lider zespołu, on wie, że w trudnych momentach, albo kiedy drużynie nie wychodzi, to później lider nie dźwignął czegoś. No nie wiem, krytyka również jest jakaś tam pewnie Roberta Lewandowskiego, bo może poniekąd ten mecz pokazał, że no gdzieś w tym trudnym meczu powiedzmy z Senegalem, gdzie nie było tej walki, no gdzieś nie widziałem takiego właśnie jakiegoś, może było słowne, bo ja też widziałem to, słuchajcie, z perspektywy kibica, ale gdzieś brakuje takiego właśnie podrywu, gestu. To, co powiedziałaś, że Cionek, kiedy popełnił, a to nie był błąd, był przypadek i po jego, że tak powiem, rykoszecie, tak, padła bramka, to Wojciech Szczęsny gdzieś go tam poklepywał. To są gesty, drobne gesty, ale niezwykle ważne. I są tam przykład trenerzy tacy jak Mourinho, którzy są wybitnymi psychologami, którzy, Sir Alex Ferguson w swojej książce mówi o tym, że jego rola nie jest przygotowanie treningów, on jest psychologiem w drużynie, on się z każdym piłkarzem wita na dzień dobry w klubie i po uścisku dłoni on mówi, że wie, z którym piłkarzem musimy poświęcić czas.
Z kolei Mourinho mówi też, że obserwuje bardzo uważnie swoich zawodników. Jak widzi, że zawodnik jest inny, gorszy, ma nastrój, to mówi, chodź mi, pomożesz pachołki rozłożyć, poklepuje go po ramieniu, gada. I dla zawodnika w takim momencie, kiedy mu coś nie idzie, a trener go bierze, sprytny trener, nawet nie mówi bezpośrednio o tym, co jest dla niego mega ważne, że takie wsparcie w postaci właśnie poklepania, zapytania, a co u niego. Jeszcze jedną rzecz dodam a propos Mourinho. Był taki moment, kiedy prowadził Inter Mediolan i Schneider miał bardzo, bardzo nagły spadek formy. I on Mourinho go wziął do siebie i mówi, Schneider, jesteśmy po meczach pucharowych, co się dzieje? A Schneider mu powiedział, że no z partnerką mu się nie układa. Jest już początek sezonu, są już najważniejsze mecze i Mourinho mówi do niego, słuchaj, ja ci dam teraz tydzień wolnego, ty jedź na wakacje, weź partnerkę, ułóż te sprawy prywatne, bo pamiętajmy o tym, że w tym filmie to też było, jesteś zwykłym człowiekiem, no Erik jest Erikiem Cantonem, ale piłkarz Piotrek Zidane, Szczęsne. To są normalni ludzie, którzy mają swoje życie, swoje problemy, choroby dzieci i tak dalej. I oni to nie są ludzie, którzy nie stykają się z takimi problemami jak my. Oni są tak samo zwykłymi ludźmi jak my. I trener, rola trenera w klubie jest bardzo ważna. Jeżeli trener trenuje zawodników takim starym stylem autorytarny. Dyrektywny. Ja uważam, że dzisiaj nie. Dzisiaj należy, oczywiście musi być dystans, trenery z trenerem, piłkarze piłkarzami, ale tutaj raczej wszyscy pracujemy na jeden cel. I jest znowu, ja to cały czas śledzę, na przykład Pep Guardiola teraz zdobywając Mistrzostwo Anglii, zrobił konferencję, która zresztą jest dostępna na YouTubie. Po zdobyciu Mistrzostwa Kraju w tym roku, z półtora miesiąca temu, on zebrał wszystkich pracowników klubu, wszystkich. Tych, którzy piorą, tych, którzy trawnik przycinają i podlewają, wszyscy byli w jednej sali i on podziękował wszystkim. Bo pamiętajmy o tym, że piłkarz oczywiście, dzisiaj piłkarz jest gwiazdą i ma wszystko przygotowane, koszulki wyprasowane. To samo robił właśnie Ferguson, że on nawet dzwonił do sprzątaczek i składał im życzenia urodzinowe. Wszystkich traktował tak samo. Pewnie, czy to była osoba, która, nie wiem, wynosiła śmieci, czy prała po zawodnikach stroje, czy sami zawodnicy są wszystkich traktował tak samo. Jakie to ma znaczenie? Jeżeli robisz coś dobrze, najlepiej potrafisz i robisz to dla klubu, to tak samo przykładasz swoją cegiełkę. Will Smith powiedział, że żeby zbudować, jego tata go tego nauczył, żeby zbudować dom, synu, musisz położyć jedną cegłę najlepiej, jak potrafisz. I sukces w sporcie w piłce nożnej to nie jest tylko gra zawodników. To jest praca analityków, to jest praca fizjoterapeutów, masaży, trenerów sztabu szkoleniowego. To jest również, uważam, wielka rola partnerek tych zawodników albo partnerów, jeżeli chodzi o sportsmenki. Robert Lewandowski, w mojej opinii, ale ważnym czynnikiem jego sukcesu jest Ania Lewandowska, która jest dietetykiem, która go wspiera, która prowadzi zdrowy styl życia. Uważam, że jeżeli zawodnik ma, chcę powiedzieć nieodpowiednie, bo to nie oceniać, ale partnerkę, która nie rozumie do końca, że życie sportowca to jest samodyscyplina, systematyczność, praca, dieta, regeneracja, trening, praca, dieta, regeneracja. Nieobecność. Znaczy nie musi rozumieć piłki, natomiast musi rozumieć to, jak dużo zawodnik, sportowiec poświęca na tego, co robi. Tak? Czyli nie jest się sportowcem przez trening, tylko jest się sportowcem 2-4 na dobę. Tak? Czyli musisz się wyspać, musisz się zregenerować, musisz dać siebie wszystko, żeby polepszyć swoje umiejętności i fizyczne, i motoryczne, i psychiczne, to musisz dać siebie 105% na każdym treningu. Czyli za każdym razem musisz być gotowy do tej pracy ponad swój stan, żeby robić krok do przodu. I ważne jest to, nawet nie musi, moja żona nie rozumie piłki nożnej. Natomiast bardzo ważna jest miłość w domu, po prostu miłość w domu i zrozumienie. Że wystarczy, że ja powiem, że teraz to muszę zrobić, albo to muszę zrobić teraz jako trener, że mam pewne prace, które muszę zrobić. W właściwym czasie. I tak, i ona to rozumie. No to może znajdziemy chwilę wtedy. Czyli ciągła konwersacja, ciągła rozmowa bo ona też ma swoje problemy, tak? Ona też jest potrzeby, problemy, czyli wzajemne zrozumienie siebie, czyli miłość, tak? Bo to wynika z miłości. Miłość jest najważniejsza w domu, w życiu i do tego, co robimy, czyli to jest takie słowo klucz dla ogólnie życia, tak? I sukcesów
jeżeli mówimy o sporcie, to dla sukcesu w sporcie ważna jest właśnie ta miłość w życiu osobistym każdego sportowca. Tak, masz poczucie szczęścia. To byłaby piękna puenta, ale mamy jeszcze czas. Ale to poczucie szczęścia osobiste napędza ci i daje spokój z tyłu głowy do tego, żeby ciężko pracować, tak? Też. A słuchajcie, mnie interesuje taka rzecz, jak właśnie rozmawiam ze sportowcami, ale też nie tylko ze sportowcami, na przykład podobne pytanie mi się pojawia, jak kiedyś pracowałam z funkcjonariuszami służb mundurowych. Mi się to pytanie też pojawiało. Że mam takie wrażenie, że sportowcy trochę są w takim trybie, który, żeby odnosić sukcesy, to muszą trochę być w takim trybie, trochę takiego, my psychologowie, my terapeuci, żeby takiego określenia zdysocjowania, czyli trochę odłożyć te emocje, czyli na przykład jak się pojawia jakiś kryzys, jakaś właśnie kontuzja, jakaś porażka, to że jakby nie przeżywają tego, tylko trochę to odkładają, właśnie mają nowy cel, tak jak Kantona w... Znaczy to nie jest odkładanie, to na pewno nie jest odkładanie, to jest nowy cel do zrealizowania, czyli w momencie kontuzji, po operacji, ja miałem trzy poważniejsze zabiegi. I po operacji, leżąc w szpitalu, układałem sobie już plan. Plan i szedłem tak. I to jest kolejny cel do tego, żeby do jak najszybszego powrotu na boisku. Później już Układanie sobie nowego celu jest trochę takim mechanizmem nie koncentrowania się na tych emocjach, tak? Tylko właśnie odwrócenie trochę od tego uwagi, nie? A też są takie momenty, gdzie być może taki system, powiedzmy, właśnie reagowania czy radzenia sobie, na przykład w życiu osobistym, może być jakimś utrudnieniem, tak? Gdzie na przykład trochę trzeba bardziej może emocjonalnie. Nie wiem, czy ty, Piotrek, jako zawodnik i czy ty, Paweł, jako właśnie osoba, która pracuje z takimi osobami, właśnie spotkałeś i trochę... Mnie kiedyś ktoś zadał takie pytanie, sportowiec zresztą, czy można być wrażliwym żołnierzem? Bo on na boisku musi być żołnierzem, tak? Ale w domu jego partnerka i on od siebie oczekuje, że będzie wrażliwy. I jak to zrobić? I to jest jakieś pytanie, które mi bardzo towarzyszy właśnie, jak sobie myślę o takiej pracy i o życiu sportowca. Odnosząc się do tego, co mówisz, to ja bym pracując ze sportowcami, jakby rzadko używam nawet tego, co teraz powiem, w sensie, że jesteś przede wszystkim człowiekiem, masz role, różne role. Jesteś piłkarzem, to jest twoja jedna rola. Jesteś partnerem, że jesteś dorosłym piłkarzem, partnerem dla swojej partnerki. Jesteś czasem ojcem, czasem synem. I tę rolę trzeba też umiejętnie, ale nauczyć się, bo tego właśnie nie uczą w szkole. Nauczyć się rozgraniczać, że oczywiście zgadzam się w pełni, tego uczę, uświadamiam zawodników, że sportowcem jesteś 24 godziny na dobę cały rok, ale kiedy wracasz po treningu do domu, to, że będziesz myślał cały czas o tym, co jak zagrałeś, wcale ci nie pomoże być lepszym piłkarzem, bo trzeba mieć, uważam, balans w życiu, czyli umiejętnie, to jest trudne, to jest bardzo trudne, umiejętnie balansować między życiem prywatnym a życiem zawodowym. I teraz te emocje, które się pojawiają właśnie wtedy, kiedy coś na mnie idzie, no jeżeli są emocje, to też to znaczy, że zawodnikowi zależy. Ja zawsze mówię, że jeżeli przestanie ci zależeć, nie będziesz odczuwał adrenalinki przed meczem, to znaczy, że to jest bardzo też złe, bo tak naprawdę adrenalina daje kopa do działania. Jest eustres i dystres i ten dystres paraliżuje, ale to też można sobie z tym poradzić, zbudować jakieś kompetencje, żeby lepiej podchodzić do meczu. I jest eustres, który motywuje do działania, ale on motywuje i też w organizmie tworzy się testosteron. I dzięki temu, że sportowiec tak naprawdę odczuwa emocje, nawet jakieś takie właśnie pobudzenie, no to fantastycznie. Nie wyobrażam sobie zawodnika, który wchodzi na szczyt swojej gry, czy to w tenisie, czy w koszykówce, że przychodzi, jest finał Ligi Mistrzów, a on jest tak wyluzowany i w ogóle tak jest bez emocji, sobie nie wiem, może nawet ziewa, bo w ogóle co by nie było, co nie będzie, to będzie wszystko okej. Okay. No nie, tutaj to jest jakby część sportu. No tak, już ta mobilizacja startowa, tak, że ta mobilizacja startowa była w tym optymalnym punkcie właśnie, ze strony głowy, emocji też, tak? W zależności od tego, jaka dyscyplina, no to też te emocje będą różne. Ale bym chciała jeszcze tutaj Piotrka posłuchać na ten temat. Czy ty w ogóle masz taki dylemat, trochę jak to pogodzić, czy to w ogóle nie jest twój dylemat? Ten właśnie trochę ten wrażliwy żołnierz, jak to ja powiedziałam. Słuchaj, troszkę tak, troszkę to był dylemat, bo ciężko jest być twardzielem
ciężko jest być takim żądnym zwycięstwa, dążącym do celu za wszelką cenę, do zwycięstwa, tak? Bo no, nie oszukujmy się, każdy wychodząc na boisko chce wygrać, szczególnie w tym już dorosłym życiu. Takim człowiekiem, znaczy zawodnikiem, i wracając do domu, taką ciepłym, czułym, inna energia zupełnie, tak. Bardzo ciężko, bardzo ciężko. No ja się nie potrafiłem z tego. A dlatego właśnie tak. Nie potrafiłem tak zrobić. Natomiast moi najbliżsi ludzie mówią, że jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. I ludzie, którzy. Ja tak uważam, że ludzie, którzy mnie znają bardzo dobrze, to o tym wiedzą. I potrafią czerpać z tych krótkich momentów mojej czułości, mojej takiej wrażliwości, empatii, tak? Może empatię to mam na wysokim poziomie, natomiast takich gestów codzienności, tak? Nie jest zbyt dużo, natomiast nauczyli się czerpać z tego... Z tych przebłysków tego. Odkąd skończyłem grać, to jest ich coraz więcej, bo walczę z tym, znaczy staram się zmieniać. Jestem świadom swoich pewnych ułomności, bo uważam, że to jest ułomność. Natomiast ta ułomność pozwoliła mi nomen omen dojść do pewnych sukcesów. Otóż to, że w jakimś kontekście to jest ogromny zasług, a w jakimś innym właśnie być może... A to jest też często, co powtarzają zawodowcy, piłkarze. Trzyma mnie ta adrenalina po meczu, nie mogę spać do 3-4 w nocy, a mam w domu żonę, partnerkę, dzieci, też potrzebują wsparcia, a organizm dalej to przerabia, tak? I to przesterowywanie energii właśnie, czyli to podłączanie się do emocji, odcinanie się od emocji, to jest też ogromna, myślę, mentalna umiejętność, tak? Żeby wypracować sobie taki poziom. Ja chcę jeszcze, jeśli mogę. Proszę bardzo. Powiem z mojej perspektywy, to było. Jeszcze pytanie. Tylko, bo już zapomnę później. Było coś takiego, że to wszystko narastało. Jeżeli jest rytm meczowy cotygodniowy, to narastało. Po adrenalinie meczowej, jak już wszystko zeszło, następny dzień był luz i 2-3 dni było naprawdę spokojnie, tak? Natomiast im bliżej meczu, tym bardziej już koncentracja narastała, tym bardziej byłem skoncentrowany na tym, co trzeba zrobić i czy zagram i jak zagram, i wtedy Paweł potwierdzi, że wizualizacja tego wszystkiego, co jak zagram, to jest bardzo ważne w sporcie i to mi pomogło, podświadomie to robiłem, bo nigdy z Pawełem wcześniej nie pracowałem. Jak rozwiązać pewne sytuacje, tak? Czyli już coraz więcej myślałem o tym, co mnie czeka, a nie to, co mam na co dzień do. Ja tylko jedną rzecz dodam a propos tego, do tej pory mówiliśmy, o tych silnych emocjach, jak sobie z nimi radzić. Po prostu należy też pamiętać, że ten finał Ligi Mistrzów i błędy Karusa, no, chodzi o to, że po takim meczu ten zawodnik, wracając z domu, on otwierając jakiekolwiek przeglądarkę, jakiekolwiek on wiadomości, on widział swoje zdjęcia. Dzisiaj jakby jesteśmy wyczuleni na sukcesy i na błędy. I naprawdę trudno się zmierzyć, nie pracując nigdy nad swoim sposobem myślenia, nad mentalnością, ze specjalistą, bo ja uważam, że może i można pewne rzeczy autorefleksyjnie wyćwiczyć, ale droga do tego, tak. Do pewnych rzeczy jest znacznie dłuższa. Bo można czytać książki i tak dalej, ale piłkarz dzisiaj zawodowy ma być w pełni przygotowany tak naprawdę do treningu, ma być na świeżości. On tak naprawdę, jak Djokovic pisze o swoim dniu, jak wygląda jego dzień, to tak naprawdę tam nie ma czasu na praktycznie życie prywatne. I chodzi po prostu o to, żeby mieć świadomość tego, że sportowcy są non-stop oceniani przez media, przez ludzi, którzy się czasem nigdy nie uprawiali piłki nożnej, ale żeby skrytykować. Większość tak, ludzi, którzy tak łatwo, tak łatwo przychodzi im krytyka i to bardzo, bardzo mało subtelna krytyka, właśnie nie dostali nigdy tego sportu. Nigdy nie dostali. Ja się nawet śmieję, że często, gęsto tacy ludzie nie przebiegli 100 metrów do tramwaju. A co dopiero mówić o sporcie i o trudach tego sportu. Tak?
Pani chciała jeszcze zadać pytanie. Tak, właśnie, bo mówiłeś, że to miałeś poważną operację i nie wiem, czy po tym się zakończyło twoja praca. Dlaczego ten piłka nożna i teraz jesteś trenerem? Czy sam zadecydowałeś, czy po prostu... To było coś takiego, że zaczęły mi doskwierać te stare problemy i uznałem, że chciałbym resztki zdrowia zachować dla mojego syna, dla dzieci, żeby pokazać jeszcze jak stary kopał. I też między innymi dlatego zacząłem pracować jako trener. Na razie jeszcze hobbystycznie, natomiast myślę o tym już coraz bardziej poważnie. Po prostu postanowił zmienić swoje podejście. Żeby też pokazać. A chciałam się jeszcze zapytać Pawła, tak? Tak. Czy miałeś kiedyś piłkę sportowca takiego, który dostał jakiejś kontuzji i się okazało, że on już nie będzie, nie wiem, grał w piłkę, jeździł na nartach. Jak się taki człowiek wtedy załamuje się tak, że wiesz, tutaj do niego dotrzeć, nie? Ja powiem tak. Czy to jest sportowiec, czy to zwykły człowiek, który odniesie poważną kontuzję, nie będzie mógł jeździć na nartach, jeździć na rowerze. W zależności, że sportowiec, który grał w piłkę, wtedy jest trudniej, bo to jest jego utrzymanie, zawód, praca. Wyobraź sobie pianista, który traci dwa palce, tak? I w jakimś wypadku złamaną miał rękę i już nigdy nie wróci do perfekcji. To po prostu to jest, niezależnie od tego, czy to jest sportowiec, czy zwykły człowiek, to jest zawsze poważny uszczerbek, bo to jest poważna zawsze... taka traumatyczna sytuacja. No, zdrowie własne, nie ma chyba większego dobra niż własne zdrowie, powinniśmy wszyscy dbać o nie. A w sporcie, w niektórych dyscyplinach po prostu łatwo takie wypadki, skoki narciarskie, wyścigi samochodowe czy sporty walki. Tam po prostu sportowiec, który uprawia dyscyplinę wysokiego ryzyka, musi się liczyć z tym, że może odnieść bardzo poważną kontuzję. A w przypadku piłki nożnej... Tak, w pierwszym takim momencie człowiek jest, no nie wiem, zły, wściekły. Tak, dlaczego ja? To są takie fazy przechodzenia przez sytuacje trudne, zaprzeczanie i tak dalej. W każdym razie to też znowu ważne, żeby po prostu iść do kogoś, kto się na tym zna, do specjalisty. Jak kogoś boli sam, to idzie do stomatologa i nie czeka z tym. A jak ktoś ma trudności... Mogłeś do mnie zadzwonić. Ja trzy miesiące walczyłem po to, jak skończyłem grę. No 3 miesiące walczyłem ze sobą, także bardzo ciężko by było. Bardzo ciężko, no, naprawdę, no, bardzo ciężko. No, jak z wsparcia człowiek, że tak powiem, no to sam, nie wiem, psycholog, czy jest w stanie pomóc takiemu człowiekowi? No bo jak masz wsparcie osoba, rodziny, nie, może z wiedzą. Bardzo ważna jest wiedza też osoby drugiej, która potrafi odczytać pewne emocje drugiej osoby, tak? I podsunięcia sposobów rozwiązywania, tak? Tak, ja muszę dodać, bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o sport i zdrowie, to mega ważną osobą jest doktor. Doktor, który czasem potrafi bez empatii powiedzieć, nigdy nie wrócisz do sportu, albo wrócisz za rok. A są doktorzy, którzy są w stanie znacznie szybciej wyleczyć. Komunikacja z pacjentem, zdecydowanie, znowu kolejny tak, wątek. Tak. Nie tylko psycholog, bo pierwszą osobą, z którą się styka sportowiec w przypadku poważnej kontuzji, to jest doktor. On na przykład się budzi po jakimś wypadku samochodowym i ten doktor mu mówi, że już nigdy nie wróci, na przykład taki Robert Kubica do wyścigów, a jak pokazuje życie, jest to możliwe, tylko droga oczywiście jest bardzo długa, więc bardzo ważne jest wsparcie szeroko pojęte, rodzina, partnerzy, lekarze, fizjoterapeuci, ludzie, którzy po prostu są przy tym sportowcu, a nie zostawiamy sportowca, niech on sobie jakoś radzi. Często jest właśnie tak, że bardzo ważne to, co powiedziałaś. Sir Alex Ferguson dzwonił do rodzin swoich piłkarzy, że kiedy jesteś w złym momencie w kryzysie, to klub powinien pamiętać, dobry trener powinien pamiętać, zadzwonić do tego piłkarza, powiedzieć, ok, jesteś na kulach, przyjdź na trening, ok, pojedź z nami na mecz. Takie małe rzeczy, uważam, dla piłkarza mogą być po prostu na wagę. On wtedy mówi, kurde, jestem częścią tej wspólnoty. Ja mam cel, ja chcę do nich wrócić. To są ludzie, którym im na mnie zależy. A jak nie ma zainteresowania takim zawodnikiem, zostaje tam bez sportu, bez wizji tego, że co on teraz będzie w życiu robił, no to faktycznie to się może zamienić w depresję, w poważne problemy mentalne. Słuchajcie, naprawdę się super rozmawia, aż się nie chcę skończyć. Za pół godziny będziemy mieli weryfikację tego wszystkiego, o czym mówimy na boisku w Kazaniu, tak żeby sobie i wszystkim dać czas na to, to uznajmy, że to jest ostatnie pytanie i będziemy podsumowywać. Bardzo proszę. Właśnie mi się wydaje, a propos tego meczu z Senegalem, że tam zabrakło właśnie takiej współpracy też walki, bo zauważmy, że na przykład są takie drużyny, które nie często pojawiają się na takich dużych imprezach, bo to są jakieś, może nie do końca ludzie z łapanki gdzieś tam z ulicy, ale to nie są też jacyś tacy, znaczy profesjonalni.
doświadczenie. Nie mam tam, w ich kraju nie jest to jakoś tak rozwinięte, nie wiem, jakaś Islandia, coś takiego. A oni wychodzą na te mecze, czy tak jak na przykład Panama, która jest pierwszy raz w ogóle na mundialu, a oni wychodzą, oni są zmobilizowani i oni wiedzą, że może wyjdą, może nie wyjdą z tej grupy. Skoro dostali się jakoś na mundial, to może wyjdą, ale oni, mam wrażenie, że mają właśnie w głowie to, że dostali się, że to jest i tak dużo, ale wychodzą i walczą. A właśnie mi się wydaje, że właśnie w tym meczu z Senegalem kurczę zabrakło tego. I że też właśnie są tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski, jak Cristiano Ronaldo, jak Messi, czy jacyś inni piłkarze, gdzie mam wrażenie, że od nich wymaga się więcej. I no kurczę, nie wiem, sam Cristiano Ronaldo nie wygra sam meczu, tak? Bo na boisku jest pozostałych 10 piłkarzy, no w sumie 9, bo bramkarz no, musi stać na bramce. I no sam tego nie wygra, tak? Tak samo jak ktoś napisał ostatnio w internecie, że to nie jest kwestia, że Messi jest złym albo dobrym piłkarzem, bo on jest dobrym piłkarzem, ale sam meczu nie wygra i to nie jest kwestia, że Messi zawali, tylko po prostu no coś poszło nie tak, ale w drużynie, dlatego mi się wydaje, że bardzo ważne, czy zawodowo, jeśli chodzi o sport, czy jeśli ktoś czy nie wiem, w pracy jakiejkolwiek innej, czy w rodzinie, bo to też jest jakaś grupa, ważny jest właśnie taki team spirit. I jeśli tego nie ma, to nie działa, po prostu. Tutaj też zrobiła Pani taką parabolę do początku dyskusji, bo pierwsze Pani było pytanie tak. W kwestii zespół, czy to jest zbiór jednostek, czy coś więcej. I że tutaj jest podobnie, tak? Że mogą być wybitni zawodnicy, a jednocześnie wygrywa i przegrywa cała drużyna. Oczywiście ci wybitni zawodnicy potrafią zrobić tą różnicę, dlatego są wybitni. Choć jednocześnie są członkami zespołu. Zespół wygrywa, zespół razem przegrywa. To może krótko to odnoszę się do tego, bo powiedziałeś, porównałeś Polskę na przykład do Panamy i do drużyn, które mają mało do stracenia, dużo do zyskania. Natomiast Polska i ta presja kibiców to jest zupełnie inny biegun. To już jest, mają dużo do stracenia, mało do zyskania. To jest, polscy kibice wychodzili już z założenia, że oni muszą. Natomiast mogło być parę, jest i na pewno było parę czynników, które nie zagrały. Nie zagrała, moim zdaniem zagrało przygotowanie fizyczne do tego meczu. Umiejscowienie bazy, to ma bardzo znaczenie, bo tam jest 35 stopni dzień w dzień w Soczi, tak? Zobacz. Coś jest na rzecz. Organizm ludzki ma to do siebie, że dużo łatwiej się regeneruje w chłodnym klimacie po wysiłku fizycznym niż w gorącym klimacie. To mogło zagrać. Nie zregenerowali się po ciężkich treningach, bo Adam Nawałka wiem, może nie z autopsji, ale rozmawiałem z moimi kolegami, że ma dosyć ciężkie treningi. Mogli się nie do końca zregenerować w tej kwestii. Jeżeli drużyna widzi, że jej nie idzie, tak, i nie ma z czego pobiec, nie ma z czego, na przykład Łukasz Biszek, Borussii to jest płuca drużyny, czyli biega cały czas, a tutaj kalkulował już, czy podłączyć się pod akcję, czy ostrzelić tą akcję, tak? Czyli już nie miał z czego dać. I wtedy jak nie działają nogi, nie działa też psychika. To jest przeżenie zwrotne, wtedy jest coś takiego, że na tych nabuzowanych Senegalczyków, no nie mieliśmy na przykład jak się przeciwstawić fizycznie i to wszystko się napędzało jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o sferę mentalną. I już podłamanie, każda akcja podłamywała naszych wszystkich zawodników i nie zadziałała drużyna, ten team spirit, jak to się mówi, tak? Czyli nie było też ludzi, którzy mimo wszystko wzięli piłkę i dali sygnał do tego, albo jakąś interwencją, jakimś zrywem, tak? Poderwania drużyny. Nie było takiej osoby, bo może nie mieli z czego, tak? I to też jest bardzo dużo czynników, które wpływają na zwycięstwo w meczu. Bardzo dużo czynników. Więc o większości kibicy nawet nie wiedzą. A mnie się wydaje, że jest trochę na odwrót. Znaczy, no ja nie gram w piłkę,
ani amatorsko, ani profesjonalnie tym bardziej. Warto nie spróbować. Jestem też profesjonalnym sportowcem, ale biegam sobie amatorsko i mi się wydaje, że właśnie ważniejsza jest ta głowa niż... Znaczy przygotowanie fizyczne też, tak? Bo nie wiem, ktoś, kto nigdy się nie ruszał, nie będzie w stanie, powiedz, nie wiem, 5 km w 15 minut. Ale to jest sprzężone, to jest sprzężone, tak? Jesteś mocny psychicznie, to potrafisz wypracować moc fizyczną. Jak jesteś mocny fizycznie, to i głowa też dobije do pewnego poziomu. I właśnie jak biegam, są jakieś zawody i czuję się zmęczona, że kurczę, czy to jest ten moment, że już wpadnę na tą ścianę i nie będę w stanie dalej powiedzieć i co teraz? To staram się właśnie zawsze jakoś zmotywować, pomimo że wiem, że nie jestem najszybsza, że nie osiągam jakichś najlepszych czasów, nie ciąży też na mnie presja, tak? Bo nikogo nie zawiodę, tak? Bo biegam dla siebie, nikt mi nie powie, że było źle, że mogłam lepiej, tak? Po prostu biegam dla siebie i nawet jeśli, tak jak ostatnio był bieg na 10 km i ja byłam w ogóle taka nabuzowana i mówię, kurczę, na pewno będzie życiówka. No i nie było tej życiówki. Chciałam powiedzieć 2 minuty lepiej, a pobiegałam 3 minuty gorzej. Ja się zastanawiałam, kurczę, coś nie zagrało. Nie wiem do tej pory, co nie zagrało, ale były inne biegi potem i dobrze pobiegłam, bo gdzieś tam sobie myślałam, kurczę, wiem, że nie jestem najlepsza, najszybsza, że gdzieś tam może nie będę miała już siły, nie wiem, gdzieś się zasapię, tym bardziej, że biegi akurat odbywały się, gdzie temperatura była naprawdę ciepło, ale kurczę, dobrze pobiegam, a ostatnio nawet zrobiłam życiówkę, więc mi się wydaje, że właśnie ważne jest przygotowanie fizyczne, ale że jak głowa gdzieś tam coś nie gra w tej psychice, to nawet z najlepszym wytrenowaniem, no, to może ja wejdę kliniem, będę puentował, bo mówiąc metaforyką piłkarską, mówisz, że jesteśmy w doliczonym czasie gry, tak? 90 minut już minęło, już tak piąta minuta doliczonego czasu gry. Z VAR-u korzystać nie będziemy póki co. Pojawiła się polemika, różne opinie, no myślę, że warto wyciągnąć gdzieś z tego swoją średnią, ale też się podpisuję pod tym, o czym Paweł i Piotr mówili, że jest to sprzężenie zwrotne, że trudno mówić o dobrym mentalu, jeżeli płuca i nogi nie pracują, z drugiej strony, jeżeli jest wysoki poziom przygotowania startowego, jednocześnie głowa została w szatni, to te nogi też nie będą niosły tak mocno, tak? I cóż, może warto, bo za 25 minut mecz, życzyć naszym, żeby jedno z drugim się spotkało o 20 w Kazaniu na Zielonej Murawie i żeby było dobrze. A my ze swojej strony chcemy naszym gościom i wam też bardzo podziękować, traktując to spotkanie jako taki punkt wyjścia do wymiany doświadczeń, film jako inspirację, a dyskusję jako źródło refleksji. Dziękujemy Pawłowi Dróżkowi, jeśli dobrze odmieniam, mam nadzieję. Tak? Paweł Dróżek z nami był psychologiem sportu. Piotr Kuklis, był reprezentant Polski w piłce nożnej. Jesteśmy w Łodzi, więc podkreślę, również zawodnik Widzewa. No więc właśnie, super, fajnie. Trzymamy kciuki za naszych. I do zobaczenia po przerwie wakacyjnej we wrześniu na kolejnym seansie psychologicznym. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia. Jeszcze dla nas mam taki spójrz, co się w siebie to taką tak, włączę w tym, co jeszcze później na montaż.